Siemano ludzie, ci co będą oczywiście oglądali ten odcinek, znaczy wstęp do tego nowego odcinka Saladyna, patrzcie w ogóle na to, nie? Tu zapomniałem w ogóle tego, monety i tu jest Red Gem, którego nie zebrałem ostatnim razem. Kumacie to? Kumacie jakim ja jestem kurde Bobem i zapomniałem? Normalnie będziecie mieli ze mnie bekę na tym odcinku. A więc, yo, chciałem wam tylko to pokazać. Lol, wy to widzicie? I teraz normalnie ten rubin jest, w sensie red gem. A wcześniej tego nie było. Tutaj się odpierdala, czemu ja mam takie bugi? Jezu, ja tego nie rozumiem kompletnie. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pomidorowy.pl i nie jestem do końca zadowolony. A ja wam już powiem, dlaczego nie jestem zadowolony. Otóż nagrywałem sobie 23 grudnia przed Wigilią. Nagrywałem sobie dla was właśnie sesję z Aladyna i nagrałem właśnie te oto trzy poziomy. I co się okazało? Te poziomy się niby nagrały, ale plik jest uszkodzony i nie mogę go jakkolwiek odzyskać i tylko został mi mój plik audio plus kamerka. Więc wstęp do tego filmu troszkę będzie inny. I na szybkości wam pokażę, jak przejść te poziomy. Jak widzicie, one są normalnie zrobione na 100%, więc jedyne co sobie zrobimy, to po prostu szybki speedrun w tych poziomach, ponieważ i tak w następnej sesji będę pokazywał wam, jak zrobiłem 100% w tym poziomie. Ten chyba na lajcie nawet zrobimy na 100%, a tutaj nie wiem, zobaczymy. Tak więc, let's go. Crumbled Palace. I to jest poziom Jasmine. Jest, ja to nagrywam bez kamerki, dlatego że można by powiedzieć, nie chcę się pokazywać przed kamerą, ponieważ jestem już dosyć mocno striggerowany, jeżeli chodzi o sam fakt, że kiedy chciałem sobie zmontować film, bo to nagrywam 28 grudnia już, to powiedzmy, że zostały mi rzucone kłody pod nogi. Jasmine. Shh. You must hide in the urn using duck. Find the map of the ancient city and escape through the palace gardens. Just keep quiet. No. I zaczynamy sobie z dosyć fajnym soundtrackiem zresztą w tle, co możemy zresztą usłyszeć. I ogólnie sam w sobie poziom fajnie bardzo wygląda w mojej opinii. Soundtrack w ogóle jest mega klimatyczne, a to, że pada deszcz tutaj, to też jest takie dosyć, w mojej opinii, interesujące i fajne. Jakby, patrzcie w ogóle na to miasto w tle, no nie? Ja dosłownie staram się powtórzyć mój komentarz z tamtej sesji, nie? Więc dlatego nie zdziwcie się, jeżeli będę zwracał na to samą uwagę drugi albo trzeci raz z rzędu, bo ja to nagrywam dosłownie za trzecim razem. Więc no, spójrzcie sobie na to miasto w tle i w ogóle na ten deszcz, który sobie tutaj pada. Okej. Okay. Dobra, może nie będziemy rushowali tych poziomów, ale po prostu normalnie sobie je przejdziemy i tyle. Więc musimy uważać na tych tutaj typków na dole, ponieważ to są osiłki, którzy będą nas napastować, jak się zdenerwują i pałą nas zdzielą. Pamiętam, że kiedy to nagrywałem za pierwszym razem, no to miałem z tym problem. Zobaczymy, jak pójdzie teraz nam. O, elegancko, ładnie żeśmy zebrali co nasze. Teraz trzeba patrzeć, aż tamten typo nie przyjdzie. No chotu, chotu, chotu. Musimy odmierzyć wtedy, kiedy ty se pójdziesz. O Jezus Maria, kurde. Już myślałem, że chociaż będę uwolniony od tej gry, ale no jednak nie do końca. And stay out. No i oczywiście jak on nas znajdzie, to dzieje się coś takiego, że po prostu nami rzuca jak, kurde, jakimś, nie wiem, gównem totalnie. No i przy okazji nie doskoczyłem, elegancko. Zresztą w ogóle jak
rozpoznać, że to już jest mój save, w którym przeszedłem grę. Chociażby po tym, że miałem 20 niebieskich Blue Genie Gemów, tak więc to bardzo łatwo można rozpoznać, że już jestem po skończeniu tej gry. Dawaj Jasmine. Ogólnie lubię Jasmine jako postać, tylko szkoda, że ona dostała taki marny poziom. Patrzcie, jak żeśmy go przychytrzyli. Kurde, co za śmietnik, nie? Bez kitu. I teraz będziemy przy checkpointie, więc dobra, tam to, że on nas tam znalazł, to wiecie, najmniej ważne jest. Przynajmniej tak życia nie tracimy, więc tyle dobrze. Żeśmy przechytrzyli gnoja. No i dobra, ja ogólnie sobie pierwotnie polazłem tam do góry. Ale tutaj mamy jeszcze przy okazji jednego gościa, gdzie tam są ukryte 4 monety, które pierwotnie zgubiłem. Ja sobie normalnie teraz zdobędę, żeby nie było. Elegancko. Pierwotnie tego nie zdobyłem, a teraz zrobiłem to za pierwszym razem, czyli po prostu będzie od razu 100% zrobione. Dobra, to, że mnie zauważył, to tam już jest najmniej ważne. Sam sobie w ogóle poziom jest mega fajny. Zresztą to już drugi raz podkreślam. No ale kurczę pieczone, tak to już jest, jak muszę na nowo odbudować komentarz, który miałem wcześniej. O kurde, co tu mamy? Oh shit. Nie wiem, czy w ogóle tam wszystkie monety zebrałem stamtąd. Chyba tak. Przy tym skoku to chyba zdobyłem wszystkie monety. Ta. Nie ma tutaj żadnej innej monety, tak więc wszystko pozbierane. No, ewentualnie tego nie zebrałem, no to dobra. To wtedy nie wszystko. I elegancko, mamy tutaj Red Gem zebrany. Jasmine, I've unlocked the gates. Get going. No i to jest papirus, który odblokował nam tą bramę, która jest teraz dla nas zamknięta. Ale my sobie ją odblokowaliśmy, tak więc elegancko. Mamy wszystko zajebiście pod kontrolą. Pod kontrolą. Jezus Maria, ale mi się język plącze. No, ta brama była wcześniej zamknięta, teraz jest otwarta. Tak więc elegancko. No. 26 7 8 9 10 31, czyli będzie 31. Teraz trzeba odmierzyć skok, żeby dostać się tam dalej. Elegancko. Wszystko idzie zgodnie z planem. No. Tamten typ by nas oczywiście gonił, ale my żeśmy mu uciekli. Więc nic, tylko się cieszyć. A teraz idąc tutaj, to pytanie, czy będziemy mieli wszystko. Elegancko, wszystko mamy. 38 na 38, 3 na 3. Dobra, poziom zrobiony na 100%. Teraz tylko dostać się do exitu. I frajer sobie poszedł w lewo, a my sobie wychodzimy stąd. I mamy poziom zrobiony na 100%. Teraz zobaczę, upewnię się, czy aby na pewno wszystko się nagrywa. Dobra, tu się to nagrywa i moja gadka również się nagrywa. Dobra, elegancko. Iksik. No, mamy kolejny Blue Genie Gem, w sumie w cudzysłowie Blue Genie Gem. Ponieważ i tak już mamy wszystkie zebrane, tak więc wiecie, o co chodzi. Dobra, więc ten poziom mamy już zrobiony na 100%, więc możemy robić następny poziom. Bez zbędnego przedłużania. Are you all right? Oh, I'm all
all right? Aladdin, here's the map to the ancient city. It should help you find my father. Be careful. There's no telling what you'll find there. Good luck. No, Jasmine nam przekazała ten mapę do Ancient City i właśnie będziemy sobie robili teraz ten poziom. You've only got a short time to get out of here before the magic door closes, Al. Run! Poziom ten jest jednym wielkim totalnym speedrunem, tak więc musimy po prostu jak najszybciej biec do zakończenia poziomu. Przed upływem oczywiście tego czasu. I przy okazji będziemy zbierali różne red gemy i tak dalej, i tak dalej, tak więc bądźmy na to przygotowani. Poziom ogólnie robiłem z dosyć mocnym problemem, ponieważ miałem problemy chociażby właśnie z tymi zapaściami i innymi tego typu rzeczami. Ale mam nadzieję, że teraz mi pójdzie w miarę fajnie za pierwszym razem i nie będę musiał się denerwować. A, uwaga, tutaj mamy red gem. Graficznie wygląda on bardzo fajnie. Mega mi się podoba połączenie takiego poziomu, gdzie musimy na czas biec. No, udało się przeskoczyć w końcu. Teraz będziemy lecieli do najbliższego checkpointa i wtedy ja zginę, dlatego że przez to, że jest jedna taka sekcja właśnie tutaj po prawej, która nas troszeczkę spowolni. I no, nie będziemy mogli zrobić od razu jakby tego 100%, więc będę musiał zginąć. Logiczne. Dobra, udało się za pierwszym razem elegancko. I teraz szukamy najbliższego checkpointa. Dobra, tutaj nie musimy już. Bo już naprawdę nam niewiele czasu zostało. A fajnie byłoby już mieć z głowy ten poziom, nie powiem, że nie. O, fajnie, że teraz dostajemy dużo tych napojów Gina, bo pierwotnie, kiedy robiłem to nagranie, zanim dowiedziałem się, że się zepsuło, to problem był taki, że po prostu, jakby to można powiedzieć, problem był taki po prostu, że za mało dostawałem tych soków z Gina. A tutaj widzę, że teraz ich jest coraz więcej. Albo wiecie co? Nie wiem, czy ja teraz w taki oto sposób zdążę, więc po prostu może zaraz skoczę po prostu. Za dużo, kurde, mówię słowa po prostu i to mnie trochę irytuje. Dobra, wiecie co? Spotkamy się tutaj. Spotkamy się tutaj, więc ja teraz zrzucam się z samego dołu. I widzimy się w tamtym miejscu. Tak więc edyt. No, jesteśmy z powrotem. Możemy teraz kończyć śmiało poziom. Jesteśmy coraz bliżej. O, 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 o. Moje, moje, moje. Moje monetki. Elegancko. I teraz uwaga na kamienie. Dobrze, jest. Uniknięte. Udało nam się. Jesteśmy na czas. Gdybyśmy nie zdążyli, to po prostu mielibyśmy informację, że mamy game overa. Tyle. Po prostu nie dalibyśmy rady i mielibyśmy później problem. No i się udało. Zdobyliśmy Blue Genie Gem, którego i tak już dawno mieliśmy. Tak więc to był drugi poziom, który w sumie, jak nagrywałem go za pierwszym razem 23 grudnia tego roku, to sprawiał mi on problem i musiałem go dwa razy powtarzać. No a teraz, jak widzicie, totalny speedrun wleciał i już poziom znam na pamięć. Ogólnie sama koncepcja poziomu była całkiem w porządku i fajnie nawet było przechodzić taki poziom z czasówką. Ale dobra, to było Ancient ten. Może jak on się nazywał ten poziom? Zaraz będziemy mieli nazwę. Ancient City Level 1, więc teraz będziemy mieli Ancient City Level 2. Zobaczymy. W sumie fajnie Aladdin wygląda na tym loading screenie.
a raczej wyglądał. Listen carefully, Al. The Kali statues aren't all they seem. Just don't push them too far, okay? No i to jest ostatni poziom, który nie udało mi się oczywiście wam pokazać, więc teraz wam go będę pokazywał. Najpierw sobie polecimy tak jak oryginalnie tędy. Pozbieram monetki. Mamy 35 monetek, tak więc nie powinno być żadnego problemu. Te poziomy, tak jak zresztą mówiłem już w ostatnich odcinkach, które będziecie widzieli również na dniach, są coraz krótsze. Elegancko, dobra. I w tym momencie możemy skoczyć tam. Ogólnie to i tak powinniśmy tędy iść, tak by the way, więc idziemy w dobrą stronę, w dobrym kierunku. No, zabieramy co nasze. No tego nie chciałem robić, ale dobra, zmarnujmy tą kontynuację, przynajmniej będziemy mieli 3 życia. Dobra, i musimy wrócić do miejsca zbrodni, tak więc... No i witam ponownie. Musimy skoczyć, oczywiście, że tak. Idziemy teraz... Tutaj, w tego typa. Musimy celować. Oczywiście to nie będzie takie proste, ponieważ musimy go ogłuszyć najpierw. No, dokładnie tak. Tak trzeba było to od początku zrobić. Ogólnie to jest kolejny poziom, który mi się graficznie podoba, jak i soundtrackowo. Ale pamiętam, że miałem z nim też troszeczkę problemów za pierwszym razem. No teraz nie powinno być oczywiście problemów. Dzięki tej kładce przyszliśmy na drugą stronę, gdzie mamy tutaj posąg czterorękiej kobiety, który musimy przesunąć, żeby ona oczywiście opadła w dół i zaczęła z nami walczyć. Dokładnie tak. No i ona daje nam oczywiście Red Gema. O, i sobie przy okazji platformę ogarnęliśmy. Elegancko. Tych ziomków oczywiście nie atakujemy, ponieważ nie możemy ich nawet zaatakować. Oni są nieśmiertelni, nietykalni, więc im mówimy już dziękuję na sam start. I lecimy w tę stronę. I lecimy na potyczkę ze Szkieletorem. Okej. Oryginalnie też tego fejla zrobiłem, tak więc nic się nie zmieniło. Nic się nie nauczyłem na błędach. Więc teraz... skok. Kurwa, co jest? No, tak trzeba było to zrobić, czyli slajdem musiałem wlecieć. Dobra, tutaj mamy kolejną czteroręką kobietę. Trzeba będzie zaraz ją przesunąć. Jakkolwiek to brzmi. Najpierw się wyleczmy. A teraz posuwajmy ją. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, dawaj. Jedziemy z koksem, jedziemy. Bijemy cię, ty piaro. Dobra, już po tobie. Elegancko. Tutaj powinna być zaraz ostatnia czteroręka kobieta. Nie wiem, jak ona się nazywa dosłownie, więc dlatego nazywam ją czteroręka kobieta. Nie, to jest Szkieletor. Dawaj. Dobra, porobiony. W ogóle, co to są za obiekty? One się jakoś nazywają. Nieważne, dobra. Lecimy do przodu. Uwaga. Dobra, jest. Tu mamy ostatnie monetki już. Kurde, ładnie nam idzie.
trochę szybciej niż pierwotnie, kurde, ale to jest dlatego, że ja poziom w miarę znam już na pamięć. Dobra, jest i ona. Dawaj, 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 dawaj. Poskramiecie moim, kurde, tym. Poskramiecie moim mieczem. Moim sztylecikiem. Ho, tutaj. Ho, klepiemy się, dawaj. Dobra, padasz już. Jeszcze jeden cios. I cię nie ma. Okej. Brama się nam otworzyła, czyli będziemy mogli skończyć level, bo to już jest exit. To już jest koniec. Zmiotło ją z planszy jakaś kapele po, kurde, używkach. Więc elegancko. A wy ogólnie z tymi poziomami, które ja teraz robię na szybkości, powiedzcie mi, jakie macie wspomnienia. Dajcie mi znać w sekcji komentarzy, bo jestem ciekaw, czy mieliście też problem z tymi poziomami, czy nie. Dobra, to już wiemy, co się stanie. Bo ja mówię, może i mój komentarz jest teraz trochę biedny, ponieważ podkreślam rzeczy oczywiste. No ale z drugiej strony nie ma co mi się dziwić. O, i mamy wszystko ładnie na 100% zrobione. Ponieważ ja to nagrywam za drugim razem i to jeszcze późno, bo jest godzina już 23:06. Więc dlatego na maksa podkreślam, że zajebiście podoba mi się ogólnie sam design poziomu. Muzyka, która leci w tle. Jak i sam ogólnie pomysł na poziom i w ogóle to, że zaczynamy poziom w ogóle w takiej coś a la katedrze, to jest też mega fajne, też za pierwszym razem na to zwróciłem uwagę. Dobra, a teraz wchodzimy tutaj i kończymy ten oto poziom. Mamy wszystko, elegancko. No i dodatkowe życie mamy, czyli czwarte życie. Ogólnie to już w tym let's play pokazałem wam wszystko, bo miałem maksymalną ilość żyć. Wszystkie Blue Genie Gemy zdobyłem. Tak więc jest się czym chwalić. O, będziemy lecieli Jasmine. No, to już znamy na pamięć. No i dobra. To co mieliśmy nadrobić, to nadrobiliśmy, kurde. W jednej chyba sesji nawet bym powiedział. No ta, no bo w sumie ile nam to zajęło? No w sumie niedużo. Ancient City level 3 to już i tak wam pokazywałem, tak więc... Znaczy pokazywałem, to już będziecie normalnie widzieli. Tak więc... To była szybka sesyjka. Mam nadzieję, że mimo co wam się podobała, mimo że to był trochę ograniczony komentarz. No ale trzeba było to nadrobić, bo zauważyłem nieścisłość. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ogólnie w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi po więcej. Zapraszam również na socjale, linki są pozostawiane w opisie. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Alladyna i nie tylko. Ja to nagrywałem chwilę po finałowym odcinku, finałowej sesji, ponieważ musiałem nadrobić to nagranie, bo mi się tam to zjebało. Tak więc przepraszam za to, że mówię trochę cichszym głosem. Elo, trzymajcie się i cześć. Nie lubię takich sytuacji.